Dwa globuliny są jedną z frakcji proteinogramu, czyli rozkładu elektroforetycznego białek. Stanowią one 7-13% białka całkowitego. Ich stężenie zmniejsza się w przypadku niewydolności wątroby, utraty białka, NP, z moczem, czy nasilonej hemolizy. Stężenie 2 globulin zwiększa się w stanach zapalnych, w zespole nerczycowym, chłoniaku Hodgkina, w cholestazie, po systemowym leczeniu glikokortykosteroidami. Wśród 2 globulin wyróżnia się 2 makroglobuliny, haptoglobinę i ceruloplazminę. Haptoglobina wyłapuje hemoglobinę, która powstaje podczas rozpadu krwinek czerwonych i zabezpiecza tym samym nerki przed jej szkodliwym działaniem. Jej stężenie zwiększa się w przypadku zapalenia oraz gdy dochodzi do niszczenia tkanek. Stężenie haptoglobiny zmniejsza się po krwotokach, podczas nasilonego rozpadu krwinek czerwonych, a także w chorobach wątroby. Zmniejszenie stężenia haptoglobiny jest bardzo czułym markerem wewnątrznaczyniowej hemolizy. 2 makroglobuliny to marker ostrego zapalenia trzustki. Jej stężenie rośnie w przypadku zapalenia tego narządu. Ceruloplazmina to białko, które transportuje miedź i pozwala na łączenie się transferyny z żelazem. Odpowiada za funkcję oksydacyjną osocza. Jej niedobór obserwuje się w chorobie Wilsona i Menkesa. Jakie są wskazania do badania stężenia 2 globulin? Wskazaniem do badania stężenia 2 globulin są choroby wątroby, choroby przewodu pokarmowego oraz choroby nerek, a także niedobory białek nośnikowych. Jak przebiega badanie stężenia 2 globulin? Badanie stężenia 2 globulin wykonuje się we krwi, zazwyczaj pobranej z żyły łokciowej. Jak należy przygotować się do badania stężenia 2 globulin? Badanie stężenia 2 globulin nie wymaga przygotowania. Jakie są przeciwwskazania do badania stężenia 2 globulin? Nie ma przeciwwskazań do badania stężenia 2 globulin. Jakie są powikłania po badaniu stężenia 2 globulin? Nie ma powikłań badania stężenia 2 globulin.